Drodzy, przychodzi nam zakończyć dzisiaj przedwakacyjny cykl spotkań serce w serce z Jezusem. Ten cały rok od września zaczęliśmy i on cały ten rok był poświęcony błogosławieństwom. Zostaną nam jeszcze dwa błogosławieństwa we wrześniu i w październiku. Natomiast dzisiaj chciałbym omówić szóste błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To błogosławieństwo, drodzy, jak żadne inne do tej pory, wydaje się mówić o naszej przyszłości. Często mówiliśmy w błogosławieństwach, że będąc, odpowiadając na Jezusowe zaproszenie, by właśnie żyć tak, jak On pokazuje w błogosławieństwach, będziemy mogli odczuwać szczęście już tutaj na ziemi. A to błogosławieństwo, które dzisiaj rozważamy, bardzo mocno mówi o naszej przyszłości. Jezus mówi, jeśli będziecie mieli czyste serce, to będziecie oglądać Boga. Jeśli będziecie mieli czyste serce, to po śmierci staniecie twarzą w twarz z Bogiem Ojcem. Będziecie mogli wpatrywać się w moje też oblicze. Warunkiem jest czyste serce. Można by nieco inaczej popatrzeć na to błogosławieństwo, inaczej sformułować to przesłanie, które ono niesie z sobą. Od strony negatywnej podchodząc, można by powiedzieć, jakże nieszczęśliwi są ci, którzy mają brudne serce, albowiem oni nie będą oglądać Pana Boga. Jakże nieszczęśliwi są ci, którzy mają brudne serce, albowiem oni nie będą oglądać Boga. Brzmi przerażająco. Ciarki przechodzą po plecach, jak się coś takiego słyszy. Straszne to. Ta niemożność oglądania Boga to skazanie siebie na potępienie. To jakiś dramat człowieka. Oddzielenie całkowite od Pana Boga. Co znaczy więc, drodzy, mieć czyste serce? Co to znaczy, że nasze serce jest czyste? Kiedy nasze serce jest czyste? Drodzy, o których chcę powiedzieć, to serce czyste jest wtedy, kiedy kocha bliźniego. Serce jest czyste, kiedy kocha bliźniego. Jeśli serce jest czyste, to potrafi przejść ponad uprzedzeniami do drugiego człowieka. Potrafimy przejść ponad zranieniami, które zostały nam zadane przez drugiego człowieka. Potrafimy wyciągnąć rękę pomimo pamięci o ranach, pomimo pamięci o trudnych doświadczeniach, może bolesnych, w relacji z drugim człowiekiem. To, co nas dzieli z drugim człowiekiem, jeśli serce jest czyste, schodzi na drugi plan. Schodzi na drugi plan. Jeśli serce jest czyste, to wtedy dopiero możemy żyć przykazaniem miłości bliźniego. Niedawno po jednej z mszy podszedł do mnie jeden człowiek i mówi, proszę księdza, stała się przed chwilą rzecz nieprawdopodobna, o której bym w życiu nie pomyślał. Szedłem do Komunii Świętej, a obok mnie w rzędzie zobaczyłem byłego milicjanta, później policjanta od nas ze wsi, który tak mi dał w kość i mojej rodzinie, że nieraz sobie obiecywałem, że jak go jeszcze kiedykolwiek w życiu spotkam, to pierwsze, co mu zrobię, to mu przywalę. I spotkałem go kilkanaście minut temu, kiedy szliśmy obok siebie do komunii. Nie wypadało, mówi, go lać w tej procesji. I później sobie mówi, tak myślę, jak ten świat jest skonstruowany. Dlaczego Pan Bóg akurat nas spotkał tutaj, kiedy szliśmy do komunii, gdzie nie wypadało przyłożyć. Zobaczcie, serca, dwa serca czyste z różną historią życia, ale serca nawrócone, serca wyspowiadane, które się spotykają w takich, a nie innych okolicznościach,
i bez względu na tę historię właśnie życia, dzięki czystości serca mogą przejść nad tym i przyjąć z rąk kapłana tego samego Chrystusa do serca. To jest widzialny znak tej czystości serca i przejścia nad tym, co może było nawet bolesne i co dzieliło. Niesamowity sposób właśnie dzięki czystości serca. Dalej, drodzy, serce czyste to serce, które ma wstręt do świata, które brzydzi się światem, ale nie światem stworzonym, nie tym, co nas otacza. Bylibyśmy jakimiś ignorantami, gdybyśmy nie byli wrażliwi na piękno tego świata, na to, co nas otacza. Choćby tutaj w Stasiówce, dzisiaj jest zamglone, ale kiedy jest pogoda, to można być aż oszołomionym tymi pięknymi widokami, które tutaj są, prawda? Więc świat jest sam w sobie piękny, stworzony, natomiast serce czyste brzydzi się, uwaga, tym, czym żyje świat. Brzydzi się pseudowartościami. Brzydzi się tym, co świat proponuje dzisiaj człowiekowi. Brzydzi się konsumpcjonizmem, hedonizmem. Brzydzi się wykorzystaniem drugiego człowieka tylko i wyłącznie po to, by się bogacić, czy żeby piąć się po szczeblach kariery i tak dalej, i tak dalej. Święty Paweł w liście do Galatów mówi bardzo mocno o tym, czym żyje świat. Mówi o nieczystości, o bałwochwalstwie, nierządzie i tak dalej, i tak dalej. Tym żyje świat. Więc czyste serce ma wstręt do wszelkiego rodzaju ucisku, prześladowania, nieczystości, bałwochwalstwa, nierządu, korupcji i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Czyste serce ma do tego wstręt. Wielu ludzi to bardzo mocno czuje. Mając czyste serca, bardzo dobrze czuje wszystkie te wartości, które tak naprawdę nie są wartościami, tylko są pseudowartościami, są propozycją świata i wiedzą, że jeśli będą tak żyli, jak świat proponuje, to do niczego dobrego to nie doprowadzi. Wiele osób ma taki zmysł wiary, moglibyśmy nazwać to, wyczulone sumienie na to, co nie przynosi nam korzyści w życiu duchowym. A często jest opakowane w bardzo ładny papierek. I na pierwszy rzut oka nie wygląda na to, że mogłoby nam zaszkodzić. Niedawno, parę tygodni temu, w czasie misji ewangelizacyjnych w jednej z parafii odwiedzałem chorych z Komunią Świętą. I odwiedziłem babcię, która, słuchajcie, od 12 lat leży sparaliżowana w łóżku. 12 lat. I jej krewni mówią mi, ja zacząłem z nią rozmawiać, a jej krewni mówią mi, proszę księdza, ona nie słyszy, nie mówi i chyba nie ma już świadomości. 90 parę lat babcia. I modlę się przy tym łóżku, a babcia w pewnym momencie mówi bardzo głośno, widać było, że ma problem ze słuchem, że rzeczywiście nie słyszy. Bardzo głośno mówi do mnie tak: proszę Ojca Duchownego. Wszyscy otworzyli oczy. Babcia okazała się pełną świadomość, co się dzieje. Jeszcze zaczęła mówić, choć tam mówili, że już od kilku tygodni nie wypowiadała w ogóle słów. Proszę Ojca Duchownego, czy mogę powiedzieć wiersz? Ja mówię, no chętnie posłucham, nie ma problemu. I wyobraźcie sobie, ta babcia, 12 lat będąc już w tym łóżku, pomyślcie sobie, ile się wydarzyło za 12 lat w Polsce i na świecie. Zmiany potężne w życiu społecznym, religijnym, pod każdym względem. I ta babcia recytuje wiersz, którego żałowałem, że nie miałem telefonu pod ręką, żeby ją nagrać. Recytuje wiersz, który mówi o zepsuciu przyszłych czasów i zdanie po zdaniu opisuje naszą rzeczywistość.
12 lat leżąc w łóżku, nie wychodząc z domu. Zdanie po zdaniu opisuje rzeczywistość, która teraz się dzieje. Mówiąc o tym, że to przyjdzie na świat. A ja miałem łzy w oczach, ale nie chciałem tej babci mówić, że to już przyszło. Nie chciałem ją załamywać. Że właśnie jest tak, jak ona mówi. Serce czyste jest wyczulone, bardzo mocno wyczulone na to, co przychodzi ze świata, na pseudowartości, które niestety szkodzą naszemu sercu. Czyste serce w końcu, drodzy, to obrona maluczkich. Jezus mówił o tym bardzo mocno. Mówił, że jeśli byśmy byli powodem zgorszenia dla maluczkich, dla bliźnich, to lepiej, żeby nam kamień młyński u szyi uwiązali, albo żebyśmy się w ogóle nie narodzili. A dzisiaj nic sobie z tego świat nie robi, zobaczcie. Co więcej, tak sprytnie została nam ta rzeczywistość rozmyta, że dzisiaj nawet wielu księży, wielu chrześcijan mówi: skupmy się tylko i wyłącznie na dobru. Nie demaskujmy zła. Nie demaskujmy zgorszeń. Nie demaskujmy nieewangelicznych postaw. Bo nie ma sensu skupiać się na złu. Jest tylko dobro. Skupmy się tylko i wyłącznie na dobru. Nie prowokujmy zła. Mnóstwo takich dzisiaj wypowiedzi, szczególnie ludzi, którzy w bardzo mocny sposób rozmywają rzeczywistość, nie tylko tą światową, ale też i kościelną, prowadząc jakieś filozoficzne rozważania, liberalne bardzo, w oderwaniu od wiary i powodujące to, że Ewangelia staje się, jest podana, zniekształcona. Niedawna sprawa, może żeście widzieli, Coca-Cola wypuściła taką perfidną reklamę dwóch gejów, którzy adoptowali dziecko, i napis Coca-Cola ponad tradycję. To na rynek polski. No i rozmowa, niestety, w katolickim radiu dwóch katolickich księży, którzy żartują sobie z katolików, którzy protestują przeciwko Coca-Coli. Grupa katolików chce zbojkotować, tak jak został zbojkotowany Empik. Nie przez katolików przede wszystkim, tylko dlatego, że pan Cejrowski powiedział, że wycofa wszystkie swoje książki, a najlepiej się sprzedają, jeśli Empik nie zmieni strategii satanistycznej, którą objął. I oczywiście, bojąc się utraty pieniędzy z książek Cejrowskiego, bardzo szybko się wycofano z promocji pana Nergala i innych. Dzisiaj kolejny protest przeciwko Coca-Coli, która szydzi sobie z wartości, którymi Polacy żyją, z tradycji, z przywiązania do Ewangelii, do Kościoła. I niestety, zobaczcie, została uśpiona nasza czujność. W samym Kościele szydzi się z tych, którzy przeciwko temu protestują. Serce czyste obroni maluczkich przed zgorszeniem. Serce czyste nie będzie w sposób nieodpowiedzialny albo fanatyczny poszukiwać zła i je demaskować. Ale serce czyste zrobi wszystko, by dostrzegając pierwiastki zła, a święty Paweł mówił, że mamy unikać nawet tego, co ma pozór zła, będzie robić wszystko, by demaskując w sposób ewangeliczny, bo to jest Ewangelia, zło w życiu społecznym, będzie chronić maluczkich, którzy sami z siebie często nie są w stanie tego dostrzec. I mogą bardzo mocno ucierpieć.
Kościół, Ewangelia zawsze będą, jeszcze raz powtórzę, nie w sposób fanatyczny, nie skupiając się na tym, co złe. Nie, ale będą zawsze demaskować to, co może prowadzić do utraty łaski Bożej, a nawet być niebezpieczne dla naszego zbawienia. Natomiast zawsze będzie to owocem czystego serca i życiem właśnie dzięki Ewangelii, koncentrując się na tym, co dobre. Na tym, co dobre. Ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć, to czyste serce, a szczęście. Drodzy, by być błogosławionym, Jezus mówi, trzeba zawsze mieć czyste serce. By być szczęśliwym, trzeba mieć czyste serce. Jakie są więc objawy tego, że nasze serce idzie w kierunku nieczystości, że nasze serce jest zabrudzone? Jakie są tego objawy? Pierwsza rzecz, drodzy, to niepokój. Jeśli mamy dobrze ukształtowane sumienie i w jakiś sposób przez grzech nasze serce zostanie zanieczyszczone, szczególnie przez grzech ciężki, to pojawia się niepokój, który prowokuje nas do tego, by się wyspowiadać. Jeśli nie skorzystamy z tego wielkiego daru, jakim jest ów niepokój po popełnieniu grzechu i nie pójdziemy do spowiedzi, to następnym etapem, w którym żyje brudne serce, to jest oziębłość. Zaczynamy mieć problem na poziomie także uczuciowym z relacją z Panem Bogiem. Pan Bóg staje się dla nas coraz coraz dalszy w perspektywie. Odleglejszy, chyba tak to powinien powiedzieć. Jeśli nie pójdziemy za tym niepokojem, by się z nim rozprawić, to kolejnym etapem może być oziębłość. Oziębłość na sprawy Boże, sprawy Ewangelii. Oziębłość. I wtedy już nam coraz trudniej, by do tej spowiedzi przystąpić. No, jeśli jesteśmy mocno do tradycji przywiązani, no to jeszcze Boże Narodzenie czy Wielkanoc mogą nas do tego popchnąć, albo jakieś uroczystości rodzinne. Ale już z oziębłości bardzo trudno jest iść do spowiedzi. Trzeci krok, drodzy, na tej drodze zabrudzenia serca, to już złość. W sercu zaczyna rodzić się złość, szczególnie na sprawy Boże. Zaczyna nas drażnić Pan Bóg, religia, księża, mama, która się modli, tata, który się modli, nie wiem, babcia, dziadek, mąż, żona. Zaczyna nam przeszkadzać, że ktoś się modli, że wisi obraz, że wisi krzyż. Złość w sercu, to jest trzeci z etapów. Już bardzo ciężki, by wrócić. I ostatni, który jest już dramatem człowieka, to jest obojętność. Już wszystko jedno, czy Pan Bóg jest, czy Go nie ma. Obojętność. To jest czwarty z ostatnich etapów serca, które jest brudne. I w takiej sytuacji nie będziemy, patrząc z perspektywy ewangelicznej, szczęśliwi. Nie będziemy mieli pokoju w sercu. Nie będziemy mieli. Taki jest proces, który prowadzi do oddzielenia od Pana Boga. To jest proces. Później już w ogóle nie wiemy, co znaczy czyste serce. Przyznam wam się, przygotowywałem to głoszenie. Miałem okazję, miałem trochę wolnego czasu. Pojechałem do Krakowa. Pojechałem do Krakowa, żeby pochodzić po Starym Mieście. Już nie pamiętam, kiedy miałem taki czas na taki spokojny spacer. Spędziłem 3 godziny, słuchajcie, spacerując po tym Starym Mieście i obserwowałem ludzi i przyszedł mi taki pomysł w pewnym momencie, żeby wyciągnąć telefon i zrobić taką sondę uliczną, co znaczy czyste serce. I tak z godzinę się do tego zbierałem i nie zdobyłem się na odwagę. Wiecie dlaczego? Bo patrzyłem na te tłumy ludzi
i miałem wrażenie, w większości obcokrajowców sezon turystyczny się rozpoczął. Nie miałem odwagi podejść do nich i zapytać, co znaczy czyste serce, bo miałem wrażenie, że nikt nie zrozumie, o co mi chodzi. Może źle oceniłem tych ludzi. Może tylko mi się wydawało, może to był tylko mój lęk przed zrobieniem tej ankiety. Ale wydaje mi się, że dzisiejszy świat w dużej mierze już nie wie, co znaczy w ogóle to pojęcie czyste serce i jak je odnieść, do czego je odnieść. To jest właśnie, drodzy, ten proces, który prowadzi od niepokoju przez oziębłość do złości, aż do kompletnej obojętności. Nigdy nie pozwólmy, by w naszym życiu zagościło coś więcej niż niepokój po grzechu. Skorzystajmy zawsze z tego natchnienia Bożego, by iść do spowiedzi, by serce oczyścić, a wtedy na pewno będziemy szczęśliwi. Co więcej, ta obietnica Pana Jezusa, że będziemy oglądać Pana Boga po śmierci twarzą w twarz, wypełni się w naszym życiu. A tym papierkiem lakmusowym dla naszego czystego serca niech będzie właśnie miłość do bliźniego, niech będzie wstręt do tego, czym żyje świat i w końcu niech będzie obroną maluczkich przed utratą tego, co Boże. Amen.